Po trzecim rozbiorze oraz abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zaborcy starali się jak najbardziej usunąć polskość z tychże terenów. Wielu Polaków opuściło dawne ziemie polskie, część została zesłana na dalekie ziemie wschodu Rosji, natomiast przywódcy insurekcji zostali osadzeni w twierdzy w Petersburgu. Zaborcy podbite tereny traktowali jak kolonie, nazwy zmieniali na własne, podbite przez Rosję na ziemię zachodnie, Austrię, Królestwo Galicji oraz Galicję Zachodnią, Prusy. Prusy wschodnie i południowe. A na ich przywódców mianowali swoich. Sytuacja kościoła była natomiast zróżnicowana w zależności od zaboru. Mimo wolności wyznania w Rosji i Prusach, wiary katolickie i ich autonomia zostały znacznie ograniczone. Ponadto Rosja coraz mocniej naciskała na kościół unicki, powstały w roku 1596 w ramach Unii Brzeskiej, gdyż chcieli go z powrotem włączyć do kościoła prawosławnego. W Austrii, mimo dominacji wiary katolickiej, kościół na terenie ówczesnej Galicji stracił zresztą autonomię i jakiekolwiek oznaki polskości. Jest rok 1797. Z inicjatywy generała Henryka Dąbrowskiego utworzone zostały legiony polskie we Włoszech u boku wojsk francuskich. W latach 1797-1798 uczestniczyli w walkach na terenie Italii z dość sporym sukcesami. W latach 1799-1800 to szereg klęsk legionów przeciwko wojskom II koalicji francuskiej. Po podpisaniu przez Francuzów pokoju z Austrią w roku 1801 coraz większa ilość Polaków w legionach zaczęła oficjalnie krytykować politykę francuską. Było to spowodowane nierozwiązaniem kwestii polskiej. W związku z tym żołnierze zostali zesłani na Haiti w celu tłumienia buntów lokalnych mieszkańców. Późniejsze lata 1803-1807 to z kolei szereg zwycięstw legionów wspierających wojska francuskie. Gdy legiony dotarły do Warszawy, w roku 1807 zostały przemianowane na legion nadwiślański, co kończy żywot pierwszej większej jednostki walczącej o niepodległość Polski po rozbiorach. Przepraszam. Rok 1807 to również podpisanie traktatów w Tylży między Francją a Rosją i Prusami. W ramach jej postanowień z II i III zaboru pruskiego, bez Gdańska, które stało się wolnym miastem, powstało Księstwo Warszawskie, które było teoretycznie niepodległe i w Unii Saksonii. W rzeczywistości było ono zależne od Francji i Bonapartego. W 1809 roku Księstwo Warszawskie zostaje powiększone o ziemię III zaboru austriackiego. Po klęsce wojsk Bonapartego w Rosji, czyli w roku 1812, Księstwo Warszawskie zaczęło być okupowane przez wojska rosyjskie. Ostatecznie, 3 lata później, w 1815, po Kongresie Wiedeńskim, Księstwo Warszawskie bez Wielkopolski przeszło pod kontrolę Rosji jako zależne i półautonomiczne Królestwo Polskie, czy Królestwo Kongresowe. Wielkopolska i Gdańsk wróciły pod kontrolę Prus, natomiast Kraków wraz z ziemiami okolicznymi został ustanowiony wolnym miastem. Okres następnych 15 lat to ogólne przygotowanie do kolejnego zrywu, powstania listopadowego. Noc z 29 na 30 listopada 1830 roku. Wybucha powstanie listopadowe. Powstańcy zdobywają arsenał w Warszawie. Do końca tego roku powstał tzw. rząd tymczasowy, który miał kierować powstaniem. Decydującym aktem był ten wydany w połowie stycznia 19 wieku przez władzę powstańczą. Akt o detronizacji króla Królestwa Polskiego, który był równocześnie carem Rosji, Mikołaja I. Było to jednoznaczne zerwanie Unii Polsko-Rosyjskiej i wypowiedzenie wojny Rosji. W związku z tym na terenie zbuntowanego królestwa wkroczyła ponad 100-tysięczna armia rosyjska. Warto, że wyróżnione są trzy bitwy. Militarnie nierozstrzygnięta, lecz taktycznie wygrana przez Polaków bitwa o Olszynkę Grochowską. Koniec lutego 1831 roku. Wygrana przez Rosjan bitwa pod Ostrołęką. Koniec maja 1831 oraz bitwa o Warszawę 6-7 września 1831 roku. Te bitwy są najbardziej rozpoznawalne z tego typu buntem, z tym buntem konkretnym, powstanie listopadowe. Co do oblężenia Warszawy, w związku z tą bitwą powstała dość znana, niezbyt lubiana, lektura szkolna Reduta Ordona Adama Mickiewicza. Opisuje ona trochę przerysowaną obronę Reduty przez Ordona przed wojskami rosyjskimi. W lekturze Mickiewicza sam Ordon ginie, gdy w rzeczywistości przeżył powstanie i wojnę polsko-rosyjską. Zmarł on dopiero w roku 1887 roku, czyli już po śmierci Mickiewicza. Po wypadku powstania skutki jeszcze mocniej dobiły ludność polską. Mianowicie zmniejszono znacząco autonomię. Wprowadzono stan wojenny, wprowadzono cło na towary z kongresówki do Rosji, wzmożono rusyfikację, zmieniono administrację na typowo rosyjską i tak dalej.
Warto dodać, że stan wojenny zniesiono dopiero w 1856 roku, a więc po ponad 20 latach, w ramach tzw. odwilży po Sewastopolski, które miało na celu zwiększenie poparcia ludności dla władzy carskiej. Było to związane z przegraniem wojny krymskiej przez Rosję i właśnie utrzymanie władzy carskiej wymagało ustępstw. Między powstaniem listopadowym a styczniowym na ziemiach polskich wybuchły jeszcze rewolty w ramach tzw. Wiosny Ludów 1848-1849, a Wiosna Ludów to seria powstań i rewolt na terenie całej ówczesnej Europy, zapoczątkowana we Francji tzw. rewolucją lutową 1848 roku. Głównie na terenie Galicji, Krakowa oraz Wielkopolski, gdzie wybuchło w 1848, czyli w tymże roku, powstanie. W sprawach administracyjnych niewiele się zmieniło. Wolne miasto Kraków, zwane również Rzeczpospolitą Krakowską, zostało włączone do Austrii. Więcej zmieniło się odnośnie sytuacji ludności. Mianowicie coraz mocniej zaczęto domagać się możliwości posługiwania się językiem polskim w sprawach oficjalnych i urzędowych, co wówczas było zabronione. Wiosna Ludów pokazała jednak, że działalność spiskowa nie daje upragnionego celu – niepodległości. Już od połowy lat 50. XIX wieku nasilały się nastroje antyrosyjskie i patriotyczne. Organizowano coraz więcej manifestacji przeciwko obecnej władzy. Punktem kulminacyjnym był koniec lutego 1861 roku, kiedy to podczas protestów w Krakowie zabitych przez strzały armatnie zostało 5 osób. Ich późniejszy pogrzeb na Powązkach w Warszawie przerodził się w wielką manifestację polityczną i patriotyczną. Mimo chwilowego załagodzenia sprawy przez cara Aleksandra II, jeszcze we wrześniu 1861 roku wprowadzono stan wojenny na terenie obecnej Litwy. Na terenie Królestwa Polskiego stan wojenny ogłoszono już miesiąc później. Bezpośrednią przyczyną powstania styczniowego była branka. Przymusowy pobór do wojska w połowie stycznia 1863 roku. Miał on na celu ruch niepodległościowy na terenie. Osłabienie ruchu niepodległościowego na terenie kongresówki. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Powstanie to przerodziło się w wojnę partyzancką. Jedną z największych bitew jest ta stworzona w okolicy Małgoszczy, obecny powiat kielecki, która zakończyła się całkowitą klęską wojsk powstańczych. Skutki powstania były równie tragiczne, co powstania listopadowego. Przynajmniej 20 tysięcy ludzi zesłano na Syberię. Jeszcze bardziej wzmożono rusyfikację, zniesiono autonomię, Królestwo Polskie stało się krajem nadwiślańskim. Wiele osób przepłaciło życie, wiele miast utraciło swoje prawa, co powodowało ich upadki, zabierano majątki szlacheckie, i tym podobne, i tak dalej. Później, względny spokój od powstań i rewolt kończy się w roku 1905, kiedy to wybuchają strajki i zamieszki związane z ogólną rewolucją rosyjską w roku 1905. Wystąpienia miały charakter społeczny i narodowy. Bezpośrednią przyczyną była tzw. Krwawa Niedziela, strajk około 200 tysięcy osób, który został rozpędzony przez wojsko przy użyciu broni. Zginęło przynajmniej 93 strajkujących, według danych oficjalnych. Skutkiem był szereg protestów, demonstracji oraz 3-letni strajk szkolny. Strajki wybuchały w największych miastach kraju nadwiślańskiego, w Warszawie, Łodzi, Radomiu czy Kielcach. Skutki tej rewolucji były przeważnie pozytywne. Osłabiono cenzurę, przywrócono język polski na poziomie gminnym jako oficjalny oraz wprowadzono wolność wyznania. Była to ostatnia rewolta w czasie zależności od carstwa Imperium Rosyjskiego, gdyż już w 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Wtedy to na dwóch różnych frontach walczyli Polacy wcieleni do armii zaborów, zarówno niemieckiego, austriackiego, czyli austro-węgierskiego, jak i rosyjskiego. Jest rok 1918. W Niemczech wybucha rewolucja listopadowa w związku z niezadowoleniem społeczeństwa odnośnie Wielkiej Wojny. Rosja jest od roku pogrążona w wojnie domowej między bolszewikami a rządem tymczasowym. Austro-Węgry zaczynają się rozpadać. Idealna szansa na powrót Polski na mapy. Bardzo ważną, jeśli nie kluczową postacią, która doprowadziła do niepodległości, jest Józef Piłsudski, który przybywa do Polski 10 listopada 1918 roku. Po uwolnieniu z twierdzy magdeburskiej, Piłsudski znajdował się tam od momentu tzw. kryzysu przysięgowego, odmowy z założenia przysięgi wierności Niemcom. Dzień później otrzymuje władzę wojskową, a 14 listopada władzę cywilną, czym przyjmuje pełnię władzy w Polsce.
Jeszcze przed przejęciem władzy przez Piłsudskiego i ogłoszeniem niepodległości przez Polskę już trwały walki o jej granice. 1 lipca wybuchła wojna z tworzącym się państwem ukraińskim. Ponadto dochodziło do konfliktów granicznych z powstaniem Czechosłowacją i Śląsk-Cieszyńskim. W grudniu tegoż roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Pierwsze wybory do odradzającej się Rzeczypospolitej miały miejsce 26 stycznia 1919 roku. W połowie lutego kończy się powstanie wielkopolskie. Powstanie Wielkopolski. Powstańcy zwyciężyli. W tym samym czasie rozpoczyna się wojna polsko-bolszewicka. 19 kwietnia wojska polskie zajmują Wilno. 28 czerwca został przyznany Polsce tzw. Korytarz Polski. Pomorze Gdańskie bez Słupska. Na początku sierpnia upada Zachodnioukraińska Republika Ludowa, z którą Polska walczyła jeszcze przed powstaniem. Ponadto Wojsko Polskie zdobywa Mińsk. W połowie sierpnia wybucha pierwsze powstanie śląskie. Powstanie to wybuchło w związku z represjami policji niemieckiej w stosunku do ludności polskiej. Trwało ono jednak bardzo krótko, gdyż Polska nie była w stanie pomóc powstańcom, będąc w wojnie z Sowietami. Jeszcze o tym wspomnę. Powstańcy musieli uciekać z terenów objętych powstaniem, w obawie przed represjami ze strony policji niemieckiej. Następnie ważniejsze wydarzenia to już rok 1920. Na początku maja wojska polskie wraz z ukraińskimi zajęli Kijów. Jednak już miesiąc później rusza kontrofensywa sowiecka, która trwa aż do linii Wisły i Bitwy Warszawskiej. W międzyczasie doszło do plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powisiu. Skończyła się ona przyłączeniem raptem kilku wsi do Polski, co było spowodowane tragiczną sytuacją Polski w trakcie wojny z Sowietami. Sama Bitwa Warszawska została stoczona w dniach 25 sierpnia i była kluczowa dla losów nie tylko Polski, ale i Europy. Zwycięstwo w tej bitwie, która jest również zwana Cudem nad Wisłą, spowodowało ponowną ofensywę polską. Tutaj właśnie jest obraz Cud nad Wisłą Kossakowskiego. Jeszcze chciałem tutaj wspomnieć, tutaj jest, dam ten link w opisie, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć film o kształtowaniu się całkowicie granic Polski. Bardzo ładnie zrobiony i polecam. A przechodząc dalej. W międzyczasie, 19 sierpnia wybuchło drugie powstanie śląskie. Ponownie jedną z głównych przyczyn był wciąż istniejący terror niemieckiej policji, która miała tym razem pilnować, w cudzysłowie oczywiście, spokoju w czasie plebiscytu. Zakończyło się ono po niecałym tygodniu zwycięstwem powstańców. Skutkiem było rozwiązanie policji niemieckiej oraz prowadzenie policji mieszanej, polsko-niemieckiej, na obszarze plebiscytu. Ostatnimi dwoma wydarzeniami, o jakich wspomnę przed zakończeniem roku 2022, to pokój Ryski oraz trzecie powstanie śląskie. Najpierw o traktacie Ryski, ustalono granicę między Polską i Rosją sowiecką. Podpisany został w połowie kwietnia, natomiast zaczął obowiązywać od 30 kwietnia 1921 roku. I to jest granica właśnie wschodnia. Granica ta przebiegała w przybliżeniu do granicy po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej obojga narodów. Drugim wydarzeniem jest trzecie powstanie śląskie. Wybuchło ono na początku maja 1921 roku. Przyczynami były niepomyślny wynik plebiscytu, nastawienie proniemieckie przez Wielką Brytanię i Włochy oraz ogólne dążenie ludności polskiej do zjednoczenia z Polską. Zakończyło się ono zwycięstwem powstańców oraz znacznym lepszym podziałem Śląska niż miał początkowo być. Do Polski zostały przyłączone m.in. Katowice, Królewska Huta, czyli obecnie Chorzów, Tarnowskie Góry czy Rybnik. Było to z jednej strony tylko 1/3 terenu plebiscytowego, jednak najważniejsza i najbardziej uprzemysłowiona jako część. W granicach Niemiec pozostały takie miasta jak Bytom, Zabrze czy Gliwice. Tak oto zakończyły się trwające 3 lata kształtowanie granic II Rzeczypospolitej. Tutaj właśnie widać województwo śląskie właśnie w całości, no w znacznej części powstało poprzez właśnie powstanie trzecie powstanie śląskie. W listopadzie 1922 roku odbywają się wybory do parlamentu. Najwięcej mandatów do Sejmu zdobył Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. 163 na 444 możliwe. Później były PSL Piast, to 70. Blok Mniejszości Narodowych Rzeczypospolitej, 66. PSL Wyzwoleni i Lewica Ludowa, 49. Oraz PPS, czyli PPS, 41. Polska Partia Socjalistyczna.
Reszta partii nie zdobyła więcej niż 20 mandatów. Każda. Wysokie miejsce bloku mniejszości narodowych Rzeczypospolitej pokazywało, jak mocno zróżnicowane narodowo i etnicznie było ówczesne państwo polskie. Miesiąc później odbywają się wybory prezydenckie na pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej. Wcześniej prawie całkowitą władzę miał Piłsudski. Wybory wygrywa Gabriel Narutowicz. Urząd sprawował od 11 grudnia 1922 roku do 16 grudnia tegoż roku. Właśnie tego dnia, 16 grudnia, zostaje zastrzelony przez Eligiusza Niewiadomskiego w zamachu na jego osobę. Był prezydentem przez niecały tydzień. 20 grudnia nowym prezydentem zostaje wybrany Stanisław Wojciechowski. Sprawuje on funkcję prezydenta do połowy maja 1926 roku. Wtedy to Piłsudski wywołuje tzw. przewrót majowy. Wywołując zamach stanu, Piłsudski ma nadzieję na zażegnanie kryzysu rządów między latami 1919-1926, kiedy to wielokrotnie zmieniała się koalicja rządowa, ze względu na mocne rozdrobnienie w Sejmie. W konsekwencji wybrano pierwotnie Piłsudskiego. A potem, gdy marszałek nie przyjął urzędu, Ignacego Mościckiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Również uchwalono tzw. nowelę sierpniową, jako dodatek do konstytucji marcowej, o której zaraz wspomnę, która ogranicza... Bo dobra, teraz wspomnę już o konstytucji marcowej. Konstytucja marcowa uchwalona 17 marca 1921 roku zakładała powstanie dwuizbowego parlamentu, Sejm i Senat, którego kadencja miała trwać 5 lat. Ponadto określała, od jakiego wieku można głosować, 21 lat w przypadku Sejmu i 30 w przypadku Senatu, oraz kandydować, odpowiednio 25 i 40 lat. Prowadzono trójpodział władzy. Prowadzono również podział państwa na województwa, powiaty i gminy, o których szczerze mówię w odcinku z serii o historii administracji Polski 1918-2020. Jeśli Cię ten temat interesuje, zachęcam do obejrzenia, jest playlista. Najprawdopodobniej również się pojawi w odcinku. Wracając. Nowela sierpniowa ograniczała rolę władzy ustawodawczej na rzecz władzy wykonawczej. Okres w historii II Rzeczpospolitej, jak i Polski, będzie nazywany okresem władzy sanacyjnej. Właśnie po zamachu majowym. W marcu 1928 dochodzi do kolejnych wyborów parlamentarnych. Gminy zwycięża bezpartyjny blok współpracy z rządem BBWR, zdobywając 125 mandatów. Jednak ze względu na autorytarny sposób władzy, liczba mandatów de facto nie ma znaczenia. Dwa lata później odbyły się kolejne wybory parlamentarne, zwane przez przeciwników sanacji brzeskimi. Było to związane z aresztowaniem przywódców i niektórych posłów partii opozycyjnych. Osadzono ich w twierdzy w Brześciu Litewskim, obecna Białoruś. Są potoczna nazwa wyborów. W tych wyborach zdecydowanie zwyciężył BBWR, zmawiając 249 na 449 możliwych mandatów poselskich oraz 77 na 111 senatorskich. 8 maja 1933 roku na drugą kadencję zostaje zaprzysiężony Mościcki. 23 kwietnia 1935 roku podpisana przez Mościckiego zostaje tak zwana konstytucja kwietniowa. Konstytucja znacząco zwiększyła uprawnienia prezydenta, który teraz był odpowiedzialny tylko przed Bogiem i historią. Przez co mógł m.in. mianować ministrów premiera, zwoływać i rozwiązywać parlament oraz posiadał prawo do wskazania następcy w czasie wojny, miał prawo łaski czy wydawania dekretów w czasie wojny. Zmieniono wymagany minimalny wiek głosowania i kandydowania do Sejmu, odpowiednio 24 i 30 lat. Nie zmieniono takowy do Senatu. Utrzymano dotychczasowy podział terytorialny na województwa, powiaty i gminy. Zgodnie z konstytucją kwietniową, prezydent przy zwykłej większości głosów w obu izbach mógł zmienić konstytucję. Dodatkowo prezydent mógł zawetować ustawę, która miała być rozpatrzona ponownie dopiero w następnej kadencji. 12 maja tego samego roku umiera marszałek Józef Piłsudski. Człowiek, który miał jeden z największych, jak i największy wpływ na utworzenie i ukształtowanie się niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej po 123 latach zaborów. Jako pogrzeb, mimo znaczącego podziału wewnątrz ludności Polski, był pokazem jedności i solidarności Polaków. 17 maja została odprawiona msza żałobna. Ponadto została ogłoszona 5-dniowa żałoba narodowa, jedyna w II Rzeczpospolitej, która trwała więcej niż dzień. W połowie września 1935 roku odbywają się kolejne wybory parlamentarne, pierwsze prowadzenie konstytucji kwietniowej. BBWR otrzymała 153 mandaty poselskie oraz 60 senatorskich, natomiast mniejszości narodowe odpowiednio 55 i 4. Pozostałych senatorów, 1/3 ogółu, miała być wybrana przez prezydenta. 2 października doszło do ostatecznej korekty granic historii II Rzeczpospolitej. Oczywiście to już jest rok 1938.
Było to związane, spowodowane zajęciem Czech przez Niemcy, Rusi Zakarpackiej przez Węgry, pozostanie niepodległej Słowacji. Polska w tym czasie zażądała od rządu czechosłowackiego korekty granicy. Po zgodzie rządu w Pradze wojska polskie zajęły Zaolzie, która była kwestią sporną polsko-czeską w dwudziestoleciu międzywojennym. Zajęcie tego niewielkiego terenu spotkało się z negatywną reakcją państw na zachodzie, mimo iż sami de facto pozwolili na rozbiory Czechosłowacji, czy rozbiór w sumie nawet. W listopadzie 1938 roku odbywają się ostatnie wybory parlamentarne w II Rzeczypospolitej. Zwycięża w nich ponownie Senacja, teraz jako obóz Zjednoczenia Narodowego, OZN, która zdobyła 161 mandatów poselskich oraz 47 senatorskich. Rok 1939 to przede wszystkim podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow, który oficjalnie był paktem o nieagresji między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim. Ale zawierał tajny protokół, wedle którego ówczesna Polska miała zostać podzielona między te państwa. Polska, próbując uzyskać poparcie na Zachodzie, podpisała traktaty sojusznicze z Francją i Wielką Brytanią. W rzeczywistości opóźniło to ofensywę na Polskę o parę dni. Konflikt wybucha 1 września 1939 roku.